Yo, siemanko, z tej strony Witaj, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj, słuchajcie, jesteśmy w gierce, która nazywa się Skyblock w Robloxie, czyli jest to taki minecraftowy Skyblock, ale będziemy grać w niego w Robloxie. Mam nadzieję, że taki filmik wam się spodoba, jeżeli tak, zostawcie 20 tysięcy łapek do góry, będzie mega epicko, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i wpadajcie na vitoshop.pl po nowe epickie rzeczy, a my zaczynamy. Słuchajcie, gierka jest bardzo popularna ostatnio, zauważyłem, w Robloxie, bo jest chyba dobrze zrobiona, właśnie wygląda jak... Czekajcie, ja mogę to podnieść? Tak! Mogę to podnieść, dobra, czyli mamy jakąś taką motykę. Tym mogę niszczyć, okej, okay. Dobra, tym mogę zbierać, F wciskam i zbieram, dobra. Mamy zebrane, słuchajcie, zboże tutaj. No i gierka jest bardzo popularna ze względu na to, że jest chyba właśnie dobrze zrobiona i jest podobna do takiego minecraftowego Skyblocka, tylko że właśnie gramy sobie w niego w Robloxie. Mamy workbench, możemy tworzyć jakieś tutaj rzeczy. Ja gram w to pierwszy raz, od razu się przyznaję, więc będę na pewno troszeczkę słaby na początku, ale postaramy się dojść tutaj do jakiegoś epickiego poziomu. Więc jeżeli chcieli byście, żebym zrobił z tego jakąś serię właśnie w Robloxie skyblockową, to dajcie znać w komentarzach, czy chcecie coś takiego zobaczyć i na pewno coś takiego będę nagrywał, także dajcie znać w komentarzach i zostawiajcie łapy do góry. Nie wiem, jak się ścina drzewo, okej, okay. Jak przytrzymam dłużej, okej, okay, teraz to działa, czyli nie wolno klikać, trzeba trzymać po prostu przycisk i wtedy dostajemy drewno. Zobaczcie, mamy 7 bloków drewna, w ekwipunku coś powinniśmy mieć. Ale ja nie wiem, jak go włączyć, serio. Inwentory, nie, pod i to jest to. Jak włączyć mój plecak w ogóle? Bo ja mam tutaj jakiś plecak, ale nie mogę go odpalić. Mam 0 końców, tutaj nic nie ma. A dodają mi się jakieś... Okej, okay, chyba, że mam jeszcze pełny plecak, tak jakby. W sensie, nie zapełniłem go do końca. To tego drewna bardzo mało dostaliśmy ogólnie. Tutaj mogę zejść i mogę tutaj chyba kopać sobie stone'a. Okej, okay, dobra. Stone'a sobie kopiemy normalnie na naszym skyblocku. No i będziemy rozbudowywać tą naszą wyspę. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Tutaj mamy jakiś epicki portal, do którego będziemy mogli się dobudować po prostu. A tam są jakieś dwie kolejne wyspy. Ktoś mnie zaprosił w ogóle na wyspę. Island Invite dostałem. No to fajnie. Fajnie, tylko że ja nie wiem jeszcze, o co chodzi, więc chciałbym na razie ogarnąć coś na swojej wyspie, a później dopiero, wiecie, przejść dalej. Nie wiem, po co mamy też to jedzenie, bo nie widzę tutaj nigdzie jakby życia naszego i tak dalej, bo nie widzę tutaj takich rzeczy. Mamy tylko emotki i leaderboarda. Tutaj mamy... No nie, jakby nie widzę naszego życia ogólnie, więc nie wiem, po co nam jest to potrzebne tak naprawdę, jedzenie tych rzeczy, no ale spoko. Tego jeszcze nie mogę zebrać, okej, okay, czyli to jeszcze nie wyrosło. Myślałem, że już to wyrosło, ale jeszcze jednak nie. Dobra, drzewo już mi wyrosło. Dosyć szybko rosną te drzewka. Ja myślę, że moglibyśmy do tego portalu się dostać w sumie. To byłoby spoko. Mamy 5 bloków, troszeczkę więcej bloków tam będzie potrzebnych. Okej, okay, trawę zebrałem. I co ona mi daje w ogóle? Czekajcie. Okej, okay, mogę sobie ją posadzić po prostu znowu. No i co? Bez sensu to jest. Okej, okay, to jest akurat bez sensu, że tą trawę mogę sobie wziąć i jakby po raz kolejny ją postawić. Dobra, zbieramy tutaj to nasze zboże, które tutaj wyrosło już. Nie wszystko wyrosło, ale dwa wyrosły. No i zbieramy tego stone'a. Spróbujemy się dostać do tego portalu. Zobaczymy, co to w ogóle nam da i co tam będziemy mogli zrobić. Na razie wydobywamy tutaj stone'a sobie na ludzie. Dobra, wydobywamy tego stone'a. Mamy 11 drewna. Okej. Okay. Tak 10 stone, jakbym wydobył, to zobaczę, ile będzie mi potrzebne do zbudowania się do tamtej wyspy. To będzie ciekawe, dobra. Okej, okay, co my w tym workbenchu jeszcze możemy zrobić? Możemy lepszą siekierkę zrobić. Ej, tu potrzebuję 20 stone'a i mógłbym taką lepszą siekierkę sobie zrobić. Mamy też mieczyk, mamy pickaxe'a, też potrzebuję więcej stone'a. Floral bench, tutaj będziemy mogli robić jakieś dekoracje bloków takich, wiecie, trawiastych i tak dalej. Island craft table, dobra, chesta mamy, cooking table, czyli coś do jedzenia będziemy mogli zrobić. Możemy zrobić sobie też drzwi, furnace, ok. Improve large version of campfire, czyli campfire to jest jakby, daje nam tylko po prostu światło, tak mi się wydaje. Mamy leather i mamy basic workbench. Na razie dużo rzeczy nie ma tutaj do craftowania za bardzo, ale możemy sobie zrobić ten campfire. Dobra, zróbmy go i zobaczymy, gdzie to mi się dodało teraz. Pod E? Pod E, dobra, okej. Okay. I teraz, jak ja mogę to podnieść? Czekajcie, jak ja mogę to zrobić? Czy ja jakoś... Ej, nie wiem, jak to mogę zrobić. Dobra, mam tutaj te witsy, to ja sobie to posadzę, bo już mi się to nie mieści z tego, co widzę tutaj w moim ekwipunku. Dobra, E.
Okej, i teraz mi się to dodało, spoko. Czyli tego się nie przesuwa, musimy mieć miejsce po prostu tutaj w naszym ekwipunku. Okej, dobra, mamy ten campfire, postawimy go sobie, myślę, że tutaj będzie spoczko. I możemy otworzyć, okej. Click to deposit item into campfire, fuel types, wood fire. Dobra, co my tu możemy? Możemy coś przepalać chyba, tak? Fuel types, wood, pine wood, okej, czyli tutaj drewno dajemy i możemy coś przepalać? Spoko, albo to się po prostu będzie tylko paliło. Nie wiem, o co chodzi dokładnie, ale wydaje mi się, że to jest tylko dekoracyjna forma. Dobra, mamy 11 tych bloków. Zobaczmy, jak my je możemy tutaj postawić. Normalnie stawiamy, okej. Pyk, dobra. I zrobimy sobie ścieżkę do tego portalu. Może uda nam się dzisiaj dostać do tego portalu i byśmy zobaczyli, co tam będzie się działo ogólnie. Spoczko, ile jeszcze bloków bitu? Dużo nie brakuje ogólnie. Wiecie co? Więc dobra, zbierajmy sobie tego stołu, bo dużo bloków tutaj nie brakuje. Mam tą nasionko, sadzonkę w sumie drewna, musiałbym ją posadzić też, bo tego nie zrobiłem wcześniej. Dobra, więc posadzimy sobie drewno, myślę, że tutaj. Dobra, i zbierzemy sobie od razu to drewno i też posadzimy sobie kolejne, bo na pewno dostanę kolejną sadzonkę, tak jak myślałem. Dobra, okej. I możemy też więcej posadzić sobie tego zboża ogólnie. Dobra, mamy jeszcze 3 sztuki. Tu. Dobra, i tutaj nie ma. Okej. No i zbieramy sobie teraz w takim razie kolejnego stone'a. Mamy 2 sztuki. Nie wiem, ile tak z 5-6. Myślę, że powinno wystarczyć. Maksymalnie 10, ale nie więcej. Dobra, i będziemy rozbudowywać sobie tą wyspę. Całkiem fajnie się w to gra, słuchajcie. I fajnie jest to zrobione. Myślałem, że to będzie gorsze, bo grałem kiedyś w jakąś wersję Skyblocka na Robloxie, ale ona była tak średnio zrobiona i tam dosyć dziwnie się grało. Ogólnie zbiera się też tutaj pieniążki. Możemy sprzedawać później jakieś rzeczy, tak mi się wydaje i z tego, co zrozumiałem w opisie gry, tak było też napisane, że właśnie możemy sobie zbierać. Dobra, mamy 10 sztuk, ja myślę, że to już powinno wystarczyć do tego portalu. Zobaczymy, co tam się znajduje, tego jestem bardzo, bardzo ciekawy, więc postaramy się tutaj dobudować do tego portalu, tylko żeby nie spadł. Pyk, pyk, czy jeszcze mi zabraknie? No tak, doskoczę chyba tam. Dobra, doskoczyłem na luzie. Idziemy do portalu, game paused. Okej, dobra, przenieśliśmy się do jakiegoś miasta i są tutaj ludzie w ogóle. Siemanko, siemanko wam ludzie, dobra. Okej, tutaj mamy dużo więcej rzeczy, mamy jakiegoś bankiera, z którym możemy porozmawiać i możemy kupić sobie coinsy, okej. Okej, możemy sobie tutaj kupić u niego coinsy. Czy tu możemy gdzieś wejść w ogóle? Nie, tutaj nie możemy wejść. Jest jakiś totems, okej, możemy jakiś totem sobie postawić za coinsy. Spoczko, czy tutaj gdzieś sprzedajemy? Jest, sell crops. Okej, czyli tutaj sprzedajemy nasze nasionka, czyli ich nie musimy jeść, bo tutaj nie ma ogólnie życia, więc możemy sobie to sprzedać, zobaczcie, jak to seluje. Okej, ile ja mogę sprzedać? 9, dajmy na to. A nie, nie mogę zaznaczyć 9, dobra, 5. I teraz kolejne 5, nie, pojedynczo teraz muszę, dobra. 1, 2, 3, okej, sprzedane. No i mamy troszeczkę końców, 5 końców za jedno zboże dostajemy, spoko. I tu mamy seedsy ogólnie, które możemy sobie kupić i zasadzić. Czyli możemy kupić sobie marchewki, możemy sobie kupić cebulę, mamy grape, czyli to są winogrona. I mamy też tomato, czyli pomidorki i no oczywiście mamy wheat. Bardzo drogie to jest, te nasionka są, więc lepiej byłoby je po prostu zdobywać tak ogólnie, bo to jest dosyć drogie. Mamy bloki tutaj, które też możemy kupować i sprzedawać możemy bloki, okej. Czyli nie kupować, a sprzedawać bloki możemy. Mamy tutaj bankiera, który sprzedaje nam jakiś tomato sauce i bread, czyli chleb. Lightning station. O co tu chodzi? Okej, to trzeba sobie wykupić za robuxy. Także nie wiem jeszcze dokładnie, o co tu chodzi z tym lightning station. Tutaj jest mine napisane, czyli możemy iść do kopalni sobie po prostu i kopać. Okej, mamy tutaj. Czy ja mogę to wydobywać? Tak, węgiel tutaj mamy chyba, z tego co widzę. Ktoś mi wyrzucił nasionka. Ej, ktoś mi je zabrał, a to dla mnie chyba były. Dla mnie ktoś wyrzuca, tak, dla mnie to wyrzuca. Dobra, a ten gość chodzi i zbiera to. Spoko. Dzięki. Dobra, nie wiem dlaczego on mi to. Okej, wyrzucił mi też lepszy kill-off. Spoko, dobra, mam tutaj już znajomych, jakieś lepsza siekierka. Ej, gość mi chce wszystko oddać, serio.
No fajnie, dzięki. Dobra, okej, mamy węgiel też już teraz. Czyli tutaj są jakieś kopalnie ogólnie i możemy sobie wydobywać węgiel i tak dalej, jakieś surowce, które nam się przydadzą. Mamy lepszy kilof dzięki temu chłopakowi, temu gościowi, który tutaj... O, dużo lepiej się kopie tym. Fajnie. Dobra, i dał mi dosyć dużo nasionek. Teraz żelazo chyba udało mi się wydobyć. Fajnie. I ten kilof jest naprawdę dużo lepszy, tak mi się wydaje. Need weapon, dobra, czyli tutaj potrzebujemy broń, żeby się dostać i możemy coś tam robić ciekawego, okej, okay. Z tym możemy porozmawiać. Tak, możemy kupić sobie jakieś tutaj rzeczy, Slime Island Key, czyli możemy kupić sobie klucz do wyspy slime'owej. Ej, tu jest mega dużo rzeczy do ogarnięcia. Ja myślałem, że tylko mamy swoją wyspę i koniec i nic więcej się nie dzieje, ale jest tu bardzo dużo rzeczy ogólnie dookoła, które się dzieją. Dobra, wszyscy sobie rozdają tu jakieś rzeczy w ogóle, także to też jest fajne, że możemy się dzielić tymi rzeczami, możemy sobie je dawać po prostu dla siebie. Okej, okay, wróciłem na moją wyspę, przydałoby mi się tutaj zrobić jednak... Przydałoby mi się zrobić dobrze tą drogę do końca, żeby, wiecie, nie przeskakiwać tak, bo to jest niebezpieczne. Ktoś mnie znowu zaprosił na wyspę. Miałem gdzieś lepszą siekierkę, tutaj mam lepszą siekierkę, dobra. Ścinamy to drzewo, wow, na dwa razy. Elegancko teraz to poszło. Dobra. Teraz jak to wszystko w ogóle przenosić sobie tu? Okej, okay, w ten sposób to robimy. Super. Dobra, czekajcie, bo mi się te guziki mylą ogólnie wszystkie. I co ja w ogóle mówię? Mylą mi się te guziki ogólnie wszystkie. Dobra, posadziłem sobie tutaj to drzewo. Okej, okay, chciałbym wziąć siekierkę. Okej, okay, mamy siekierkę. Pyk, pyk, na dwa razy. Super. Mamy kolejną sadzonkę drzewa, więc ją posadzimy tutaj. Mamy też te berry, czyli to są jakieś... Nie wiem, co to jest. Serio, nie zapomniałem, jak to się nazywa. Dobra, to możemy zebrać już sobie, okej. No i fajnie, bo mamy dużo tych nasionek, bo nam tutaj ten gościu dał ogólnie te nasionka. Więc to sobie schowamy, weźmiemy sobie te nasionka, mamy ich 9 sztuk. Więc posadzimy sobie te 9 sztuk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Elegancko, dobra. I mamy węgiel chyba to jest, tak mi się wydaje. Nie, to jest iron stone, ale mamy też węgiel ogólnie. Bo ja mam go tutaj w ekwipunku, czekajcie, jak ja go sobie schowam pyk i teraz zrobimy F. I teraz zrobimy węgiel, damy. Nie mogę węglem tego, nie, tylko mogę drewnem to zasilać jakby. Okej, no dobra. Czyli w sumie mógłbym to sprawdzić, jak to, bo w ogóle nie wiem, jak to działa tutaj ten campfire, więc spróbujemy to zrobić. F i damy teraz to drewno, jedną sztukę i się pali, okej. I co to daje w ogóle? Nie wiem, czy to coś daje ważnego. Jeżeli wy wiecie, możecie napisać oczywiście w komentarzu. Będzie spoczko, jak napiszecie, żebym wiedział, co tutaj mogę robić. Ale teraz tą na sobie mogę szybciej wydobywać na pewno, bo dwoma uderzeniami, także to jest spoczko. Pyk. I pyk. Dobra. I na pewno broń chciałbym sobie jakąś zrobić. To by było fajne, jakby udało mi się zrobić broń. Więc wejdźmy do tego workbencha naszego, czyli do tego craftingu, można tak to nazwać. Muszę mieć 20 sztuk drewna, żeby sobie zrobić tą pierwszy mój swordzik. Także muszę dużo drewna tutaj wydobywać na razie. Więc ścinamy to drzewko. Okej. Okay. Ile mam tego drewna w ogóle? 14 sztuk. No to dużo mi nie brakuje w sumie. Myślę, że zaraz uda się nam zebrać tutaj to potrzebne drewno na ten pierwszy mieczyk podstawowy. Dobra, tutaj sobie zasadzimy drzewo i tutaj, dobra. I teraz drogę możemy sobie wykończyć już tak dokładnie, żeby tutaj nie przeskakiwać, to zrobimy sobie tak. Okej, dobra, drogę mamy wykończoną, także spoczko. Drzewka nam rosną, farmę jakąś tam zrobiliśmy, nie za dużą, ale mamy. Możemy tutaj też robić schodki i robić sobie to. Na razie chcę na pewno zrobić wooden sworda. Wooden sworda chciałbym zrobić, bo jestem... tego ciekawe, jak to będzie wyglądało. Ej, tu jakiś kamień mi się pojawi w ogóle. Wcześniej go chyba nie było. Dobra. Ale to jest zwykły kamień normalnie. Okej. Czekamy, aż wyrośnie nam tutaj drzewo, bo brakuje nam tylko kilka sztuk, więc muszę poczekać, aż wyrośnie kolejne drewno, więc możemy sobie zebrać w sumie troszeczkę stone'a jeszcze. Zawsze się przyda stonik. Więc wydobędziemy sobie też tutaj. Będziemy mogli sprzedać te nasze, to nasze zboże i zarobimy troszeczkę pieniążków. Nie wiem ogólnie, znaczy wiem już mniej więcej, co możemy tam kupować za te coinsy. Nie wiem tylko, po co to się wszystko przepala. Heat up to smelt into... A, dobra, czyli to przepalamy sobie. Okej,
żeby mieć iron i żeby można było coś z irona robić. Okej, okay. A ja na razie tylko rozpaliłem ognisko. Już teraz wszystko wiem. Działa to tak jak w Minecrafcie podobnie, czyli to jest jakby nasz furnace, czyli nasz piecyk, do którego możemy wrzucać rzeczy i tutaj przepalamy sobie żelazo i tak dalej. Także spoczko. Czekamy na razie, aż wyrośnie mi tutaj to drzewo. To jeszcze też nie wyrosło. Troszeczkę długo rośnie to drzewo. Myślałem, że szybciej ono będzie rosło. Nie można jakoś też przyspieszyć tego procesu, żeby to rosło. Na razie przynajmniej tego nie widzę. Może później będzie jakaś opcja zrobienia tego. Dobra, to wydobędziemy sobie jeszcze troszeczkę stone'a. Może nam się to przydać w sumie. Zawsze stolnik spoko, bo tam później jakiś rzeczy jak będziemy robili, to na pewno się to przyda nam. Dobra, to sobie zbierzemy jeszcze i to. Okej, okay. I wyrosło nam drzewo, super. Wow, prawie... Ciekawe jak się spada, czy się traci te rzeczy. Tego jestem też ciekawy. Dobra, mamy tutaj siekierkę, pyk, dobra. Zebrane i będziemy mieli chyba z 20 sztuk powinniśmy mieć. Mamy nawet 24 sztuki, spoko. Dobra, idziemy, robimy sobie ten mieczyk w takim razie. Mamy skraftowany. Jak teraz lepszy na przykład, jak ja bym chciał jakiś lepszy zrobić sobie mieczyk. Nie mogę tutaj zrobić sobie lepszego mieczyka. Musiałbym lepszy workbench sobie zrobić. Okej. Czyli ten workbench jest za 50 drewna, 50 stone'a i 50 irona. No to nieźle. To wtedy tutaj można pewnie robić jakieś lepsze rzeczy. No dobra, sadzimy te nasze drzewka w takim razie. Tych nasionek przychodzi tyle, ile dokładnie zetniemy drzewa. Czyli zcinamy jedno drzewo i jedną sadzonkę mamy drewna. Myślałem, że trochę więcej będzie przybywało, bo dobrze byłoby posadzić sobie więcej tych drzewek tam. Dobra, mamy broń, więc możemy pójść już sprawdzić, co możemy zrobić właśnie w tym... Na tamtej wyspie, gdzie potrzebujemy właśnie potrzebujemy mieczyk, żeby tam wejść. Dobra, to sobie sprzedamy, tylko... Ile ja mam tego, że ja nie mogę 5 sprzedać? No dobra, pojedynczo będę sprzedawał w takim razie. Okej, okay, sell. Chyba już się udało? Nie, jeszcze? Dobra, i koniec. Dobra, sprzedałem wszystko, ale jeszcze mam te berries do sprzedania chyba. Tak mi się wydaje, 2 sztuki. Wow, to jest za 25, to jest fajne. Dobra, już nie mam więcej. Okej, okay, dobra, to mi się udało sprzedać. Bloki też możemy sprzedawać, ale ja w sumie chyba nie chcę bloków na razie żadnych sprzedawać. Idziemy w takim razie, słuchajcie, zobaczyć, co się znajduje właśnie w tym kolejnym portalu. Tutaj kwiatki mi sadzą. Przede mną ogólnie. Nie dlaczego. Ale spoko, dobra. Mamy adventure. Czy my tu potrzebujemy jakiś klucz? Wejdźmy na razie. Potrzebujemy. Okej, okay, czyli musimy sobie kupić na razie pierwszy jakiś za 200 coinsów. Jest za 15 końców w ogóle coś. No ten naw? A, bo to jest Grim Slime Ball. Nie wiem, czy to mi jest do czegoś potrzebne. Ile mam końców? 125. Potrzebuję 200, żeby mieć Slime Island Key i wtedy mógłbym dostać się chyba do tej wyspy. Do tamtej wyspy i załatwiać slimy. Także troszeczkę kasy mi brakuje, bo brakuje mi... No nie dużo do 200, ale w sumie trochę brakuje. Spróbujemy zdobyć te pieniążki jakoś. Co my tu mamy do sprzedania? Irona. Zobaczmy, po ile jest iron. Może ja go sprzedam po prostu. Czekajcie. Tak, ale go trzeba by było go przepalić. Stone jest za 2 coinsy, to jest za 6. No nie jest to jakaś super cena. Nie jest to jakaś super cena. Drewno jest dosyć drogie, ale jakieś inne drewno jest droższe. No nic, dobra, idziemy zbierać, słuchajcie, te rzeczy, bo musimy tu ogarnąć troszeczkę pieniążków więcej, żeby dostać się na wyspę slajmową i tam załatwiać slajmy. Wtedy pewnie będziemy zdobywać jeszcze więcej kasy, więc spoko. Dobra, idziemy, słuchajcie, zebrać to nasze zboże tutaj. Dobra, pyk. Dobra, super. Coś plus 1 dostałem, nie wiem do czego. Jakby jakiegoś skilla odblokowałem sobie. Albo jakiś level wbiłem po prostu. Dobra, mamy też berries, one są spoko, bo one dosyć drogie są. Dobra, okej, okay, udało się. Mam też kilka sadzonek, 10 w tym momencie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10. Dobra, i teraz tak, zobaczmy, co mamy w ekwipunku. Mam 12 węgla. Może przepalmy tego irona w sumie. Czekajcie, zrobimy tak i zrobimy tak. Okej, okay, przepala to się? Przepala się, dobra, okej, okay, mamy irona. Zdobyliśmy. Okej, okay, możemy przepalić kolejnego. Dosyć długo to trwa, ale spoko. Przepalimy i zobaczymy. Sprzedamy sobie tego irona w sumie. Nie będę na razie nic z niego robił, bo i tak nie mogę nic zrobić, bo nie mam tego lepszego workbencha. Więc po prostu sprzedamy sobie tego irona. Dobra, mamy już full. Teraz tak, mamy tutaj te sadzonki, więc to sobie schowamy. Czekajcie, dobra.
I teraz tak, to sobie schowamy, weźmiemy te sadzonki, to sprzedamy, okej, będzie git. Teraz tak, posadzimy te drzewa znowu dwa, pyk i pyk, super. Idziemy sprzedać teraz te rzeczy. Zobaczymy, ile kasy zarobimy. Może uda się zdobyć 200 kasy, byłoby spoczko, bo wtedy wejdziemy właśnie do tej wyspy slajmowej. Byłoby fajnie. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Tutaj sprzedamy sobie te kropsy nasze, czyli to. Czy ja mam 10? Nie, mam 5. Już nie mam więcej. Dobra, i pojedynczo muszę. Czyli miałem 9 chyba sztuk. Tak mi się wydaje. Dobra, sprzedajemy to. Mamy 170 coinsów. Berries możemy sprzedać. Dobra, 195, mamy 200, super. Dobra, to nie musimy tego irona sprzedawać w sumie. Idziemy w takim razie. Słuchajcie, lecimy tutaj. Kupimy sobie ten klucz do tej slajmowej wyspy, bo już mam tyle kasy, więc powinno się udać. F. Dobra, mamy, bye. Okej, minus 200 i mamy w backpacku właśnie ten klucz. Czy ja mogę... O! I mogę wejść do tej wyspy, super, czyli wiemy już, jak to działa. Mamy tutaj mieczyk i są slajmy, zobaczcie, minecraftowe slajmy normalnie tutaj są. Dobra, będziemy walczyli z nimi. O, nie pokazuje, ile damage'a robimy, szkoda, to by było fajne. Ale to nam robi damage, dobra, już wiem, dlaczego jest potrzebne nam jedzenie. Dobra, wszystko jasne teraz. Już wiemy, dlaczego potrzebne jest nam jedzenie, żeby tutaj nasze życie nie spadło do zera, więc będziemy musieli sobie jakoś poradzić. Ale fajnie, możemy walczyć ze slajmami. Zobaczymy też, jaka tutaj jest kolejna jakaś wyspa. Jest też niebieski jakiś slime, okej. Wow, 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 on mnie mocno bije dosyć. Dobra, musimy go załatwić. Trzeba uważać na te slajmy, żeby dwa nas nie atakowały na raz, bo to byłoby trudne, dobra. Tego jeszcze załatwimy. Mam nadzieję tylko, że się... Oła, 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 oła. Dobra. Udało się, na żółto mam życie już. Mamy kolejną wyspę. Bufalkorki. Dobra. Czyli tutaj jakiś inny klucz musimy sobie kupić. Tylko nie wiem gdzie. Pewnie u tamtego gościa, co wtedy. Ten mnie goni. Niebieskie slajmy. Zobaczymy, czy niebieskie są cięższe do załatwienia. Spróbujemy tego załatwić tutaj. Fajnie, że wszyscy w ogóle wchodzimy jakby na jedną wyspę i razem tutaj sobie gramy. To jest spoko, bo można tutaj z widzami pograć, więc jeżeli chcielibyście ze mną zagrać, to też dajcie znać w komentarzu, a myślę, że taki odcineczek zorganizujemy. Ja dam znać na mojej grupie na Facebooku, także jeżeli was tam jeszcze nie ma, to wpadajcie na moją grupę na Facebooku Vito Papito, link macie w opisie. I tam na pewno też dam znać, jak będę grał w tego właśnie w Skyblocka, więc i będę nagrywał, to będziemy mogli sobie razem zagrać i wystąpicie też na odcinku. Wow! Dobra, uciekam, bo mam na czerwone życie, już jest niebezpiecznie. Ale dobra, odkryliśmy wyspę slajmową, więc jest spoczko. Jakiś początek fajny jest tutaj tego naszego skyblocka. Nie wiem, jak się będzie rozwijała ta gierka. Mam nadzieję, że dosyć fajnie i szybko będzie się rozwijała, bo wygląda naprawdę fajnie i fajnie się w to gra. Weźmy E. Ile mam tych slime boli? Tutaj dwa, a tutaj jednego. Dobra, ile za to kasy dostaniemy? 100 końców za niebieskiego, nice! A za tego 15. To niebieskie opłaca się załatwiać, tylko że one są ciężkie, powiem wam szczerze. Dobra, ale sporo kasy teraz dzięki temu dostaliśmy. Fajnie. Możemy oczywiście tutaj ten węgiel sobie zbierać i to żelazo. Więcej tutaj możemy sobie to wydobywać, fajnie, elegancko. Dobrze, że możemy się też wymieniać tymi rzeczami, to jest spoko, bo przyspiesza tym takim, no nie wiem, słabszym graczom, tak jak ja wszedłem do gry. To na pewno dużo, dużo mi to przyspieszyło ten mój rozwój tutaj w tym skyblocku. To, że dostałem od tego gościa kilof i siekierkę. Nie wiem jeszcze, jak się zaprasza na wyspę, bo tego nie ogarnąłem, ale wydaje mi się, że to jakoś tutaj się robi. Można robić wizyt wyspy, okej? Spoczko, możemy odwiedzić za chwileczkę jakąś jedną wyspę. Zbierzemy tylko nasze zboże sobie, okej. Mamy zebrane, drzewa nam urosły. Wszystko jest spoko, odwiedzimy sobie wyspę jakiegoś widza. Osioł się nazywa. Wow, jak on ma fajnie tu zrobiony. Zobaczcie, domek już sobie prawie buduje. Tutaj ma lepszy piecyk jakiś, fajnie to wygląda. Super sobie to zrobił, okej. I tu ma jakieś inne drzewo w ogóle, które mu rośnie. Odwiedźmy też wyspę kogoś innego. Fajnie, że możemy odwiedzać wyspy. Mogę wyspy widzów odwiedzać. Zobaczcie, jak ten ma rozbudowaną wyspę. Wow. To wygląda nieźle, naprawdę. Tutaj ma domek, tutaj ma jakieś dwie wieże. Super to wygląda. Tutaj ma coś posiane, czy to są jakieś kwiatki, nie wiem. Fajnie, ja mogę mu pomagać to zbierać? Nie, nie mogę.
Dobra, musiałbym mi dać jakąś pewnie dostęp do tego. Ale spoko te wyspy, zobaczcie. No tutaj trochę mniej rozbudowane, ale tak lepiej niż u mnie. Ale fajne domki można sobie budować. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że gierka wam się podoba, bo mi się podoba mega. Jeżeli chcielibyście zobaczyć kolejny odcineczek z tej gry, zostawcie koniecznie łapeczkę do góry. Jak będzie 20 tysięcy łap do góry, to nagramy taki odcinek i myślę, że kolejny zrobimy z widzami. Byłoby epicko, także stawiacie łapy do góry, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na witoshop.pl. Ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę i widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale. Trzymajcie się, bo pozdrawiam was serdecznie, pa pa!